Witam, witam. Z tej strony Brony Useless. Jeden z analityków wspominał kiedyś, zdaje się, że to był Digi Brony albo Theory Brony, że gdyby nie prowadził analizy MLP, to pewnie analizowałby reklamy lecące w TV. Nie uważam się więc za autorytet w tej dziedzinie, ale hej, wspomniałem już, że chciałem być głównie inspiracją dla innych, którzy robiliby to dużo lepiej ode mnie. A tymczasem jedziemy z tym koksem. Elementy harmonii. Czym są i jak działają? Dowiadujemy się o ich istnieniu już na samym początku, w odcinku pilotażowym. Dawno temu dwie siostry, młodsza strzela focha i Celestia wykopuje ją na księżyc przy pomocy tychże właśnie elementów. Wszystko to działo się 1000 lat przed wydarzeniami z obecnie znanego nam świata przedstawionego. Elementów jest 6, ale tylko 5 z nich jest znanych. Są to kolejno życzliwość, śmiech, hojność, uczciwość i lojalność, według tłumaczenia Octopusa. Z tego, co mówi Twilight Sparkle, dowiadujemy się, że po zebraniu 5 elementów ujawni się 6, jeśli podziałamy na nie iskrą. I teraz zaczynają się schody. Wiadomo, głównych bohaterek serialu jest 6, czyli każdej przypada po jednym elemencie na głowę. Jak w takim razie wytłumaczyć to, że Luna i Celestia również posługiwały się ich mocą? Wytłumaczenie, jakie znalazłem, nie jest takie proste. Otóż, kiedy po raz pierwszy dane nam jest ujrzeć elementy, mają one postać szarych, wyżłobionych kamieni. W takiej postaci musiały być zapewne wykorzystywane przez księżniczki do radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami wewnątrz Equestrii. Patrz Discord czy Król Sombra. Ale to tylko komplikuje sprawę, zwłaszcza, że Luna jako Nightmare Moon na pewno nie pomogła Celestii w użyciu elementów przeciwko niej samej. Jak zatem nasza solarna księżniczka mogła skorzystać z mocy elementów? Otóż mogła bardzo prosto. Wystarczyła jej iskra, gdyż moc elementów była zaklęta w tych szarych kamieniach. 6. element, znany jako magia, jest kompletnie niezależny od pozostałych 5 i może egzystować oddzielnie. Celestia nie musiała reprezentować żadnego z pozostałych elementów, ponieważ będąc zaklęte w kamienie, reprezentowały same siebie. Do przebudzenia ich mocy wystarczyła potężna iskra magii, wystrzelona z rogu. No tak, ale co stało się z tą mocą, kiedy kamienie zostały zniszczone przez Nightmare Moon? Sprawa jest prosta. Elementy same w sobie są czymś zupełnie nieuchwytnym, a naczyniem skrywającym ich moc może stać się absolutnie wszystko. Dlatego też, po rozpadnięciu się kamieni, każdy z elementów po kolei wszczepił się w duszę kucyka, który swoim charakterem najpełniej oddawał moc danego elementu. A czym jest ta iskra uwalniająca ich moc? Jest to właśnie 6. element sam w sobie. Ten, który może egzystować niezależnie od całej reszty. Czyli magia. Magia może mieć różne oblicze. W przypadku Cadence jest to miłość, w przypadku Celestii słońce, a w przypadku Twilight przyjaźń. Nie ma znaczenia, jaki jest to rodzaj magii. Warunkiem na działanie iskry jest spajanie reszty elementów. Luna i Celestia spajały elementy zwykłą iskrą magii, gdyż było to możliwe, kiedy były one kamieniami. Zauważmy jednak, że straciły one połączenie z elementami w momencie, gdy wszczepiły się one w duszę Main Six, a spoiwem łączącym elementy stała się Twilight. To właśnie ona, poznając siłę i znaczenie przyjaźni, połączyła za jej sprawą przyjaciółki, reprezentujące moc elementów. Jest to tytułowa moc przyjaźni, z pomocą której bohaterki pokonują czarne charaktery. Podsumowując plątaninę moich niezrozumiałych zdań złożonych, elementy harmonii to nieuchwytna moc, mogąca zagnieździć się wszędzie, poza elementem 6, którą jest magia, a magię posiadają tylko jednorożce. 6. element jest iskrą aktywującą pozostałe elementy. Warunkiem pozwalającym na działanie iskry jest spajanie w jakiś sposób reszty elementów. Mechanika działania elementów jest niezmienna. Zmienia się tylko rodzaj spoiwa, które je aktywuje. Uff, naprawdę spędziłem trochę czasu nad tą teorią spiskową. No cóż, to już koniec mojej nudnej analizy. Jeśli podobało wam się choć trochę, dajcie łapkę, a jeśli podobało wam się bardziej niż trochę, zapodajcie suba. Ja tymczasem znikam w eterze magii internetu. Trzymajcie się. Cześć.